Witajcie bracia i siostrzyczki. Tu jest Kyniowiec. Kolejna przygoda. Pogoda dopisuje. Uwielbiam, słuchajcie. To właśnie są te warunki, które chcesz, nie chcesz, wyprowadzają ze strefy komfortu i są świetnym testem dla naszego wyposażenia i odporności psychicznej. A oprócz pogody jeszcze teren, bo bardzo pofałdowany. Zobaczcie, tutaj przede mną takie skarpy, a wróciłem z takiej wspinaczki i tak będzie dzisiaj, góra, dół, góra, dół, góra, dół. A przy okazji, wiecie, nie tylko przymakalność, wietroszczelność, też oddychalność sprzętu testujemy, jak kurtka, spodnie się wietrzą, czy nie zaparze nam się głowa pod kapturem i tak dalej. Uwielbiam. Elis też strasznie się cieszy. Tak, Elis? Także dzisiaj zostajemy, słuchajcie, na nockę w terenie. Bez namiotu. Mam tarp. Zapraszam więc. Niesamowity teren. Teraz bardzo powiększył się wiatr i te płatki śniegu tak boleśnie uderzają w twarz. Temperatura gdzieś minus 2, nie więcej, więc stąd ten śnieg, on taki, wiecie, nie do końca twardy i sztywny, czy co, taki troszeczkę mokry i no, daje, powiedzmy tak, daje po oczach mocno. No ale cóż, tego chcieliśmy. Jest czad.
pokazujesz na kamerę swój tyłek, tak? Musisz być gwiazdą internetu, tak? Co, ślinę puszczasz, tak? Obudziłaś się. Cieplutko ci w tym sweterku?
Siad. Siad. Leżeć. Dusisz się śliną, co? Siad. Dobry pies. Łapy nie. Leżeć. Siad. Jeść. Teraz już pada deszcz i też śnieg, który zatrzymał się na drzewach, topnieje i spada takimi dużymi kroplami, więc wymarzyć lepszej pogody na próbę ekwipunku po prostu się nie da. Nie da wymarzyć lepszej. Ogromny kontrast jest pomiędzy tym, jak ciepło, sucho, gorąco nawet od ogniska i jak na plecach czujesz wilgoć, zimne, niesamowite. Dzień dobry. Śnieg się topi, więc jest na plusie. Jest 8.11, masakra. Tak długo spałem, ale bardzo dobrze. Wstaję, ogarniam się, śniadanko, kawuśka. Jakoś z przyzwyczajenia zazwyczaj wykorzystuję do pracy z krzesiwem grzbiet noża, ale z czasem grzbiet też się tępi i zapominamy często, że mamy inne przecież narzędzie do tego samego.
temperatury mamy 1,2. Dzisiaj kawa z kawałkami czekolady ze świąt została, więc takie inne troszeczkę będzie. I wierzę, że bardzo smaczne. No i proszę. Świetnie. Elis, do mnie. Siadł. Delikatnie. Z łososiem zbytnio bawić się też nie mam zamiaru. Pokawałkuję, bo żeby szybciej się usmażył i już.
Jest. Stop. O, tutaj twoje miejsce. Łapę. Drugą. Leżeć. Leżeć. Ja wiem, że mokro i śnieg. Leżeć. Co ty się opytałeś, Elis, ha? Siad. Leżeć. Leżeć. Dobra, jedź. To jest niesamowite, jak tak duży tarp mieści się w tak małym pokrowcu, ale kiedy jest mokry, to złożyć wyzwanie. Zaraz sam coś pokażę. Widać. Jest tutaj. Najsmutniejsza część wyprawy to zawsze podsumowania. Z dzisiejszej przygody wynoszę pierwsze, kiedy jest śnieżyca, a nie jest zupełnie ciemno, warto spróbować bez latarki. Latarka to dosłownie tak samo, jak kiedy jest silna mgła, włączasz długie światła i widzisz przed sobą po prostu mleko. Drugie. Da się mieć u nas w kraju wyzwanie nie gorsze niż ja na przykład miałem w Finlandii. Niby północny kraj, niby śnieg, mróz i tak dalej, ale obecność cywilizacji tam była wyczuwalna bardziej. Stąd uważam, że zupełnie nie mamy gorsze warunki na uprawnienie takiego bushcraftu na pograniczu, może z survivalem, czy no może za głośno powiedziane, ale co najmniej z elementami. Zdarza się, że pogoda jest bardzo wymagająca, zdarza się, że teren jest bardzo wymagający. Jeżeli na to nałożysz nawigację analogową, nie z komórką, no to, a jeszcze ciemno, a jeszcze śnieżyca, no naprawdę może być niełatwo, ale bardzo ciekawie. Na takich przykładach my uczymy się. Kolejne, ekwipunek, kurtka.
No też, ponieważ marsz był bardzo intensywny i pociłem się, ale nie spodziewałem się, że aż tak. I nie wiem, w którym momencie doszło do takiego zawilgocenia tej kamizelki puchowej, bo kiedy zacząłem pracę obozowe, ruchu siłą rzeczy mniej, plecak zdjęty, zdjąłem kurtkę i na ten swetr nałożyłem kamizelkę puchowa i wtedy kurtkę. Po jakimś czasie poczułem, że tutaj na barkach jakiś taki, na ramionach jakiś taki dyskomfort. I kiedy włożyłem rękę pod kurtkę na kamizelkę, poczułem, że jest wilgoć. Pod kamizelką też była wilgoć. Stąd wnioskuję, że najprawdopodobniej był to jeszcze pot, który wychodził ze mnie podczas i tuż po marszu. I być może warto po takim czymś troszeczkę rozpiąć kurtkę, troszeczkę ją przewietrzyć, zanim założyć jakąś warstwę taką ciepłą, kolejną. Cała reszta jest ok. Słuchajcie, nie ma co przyciągać. Kuchnia, no, widzieliście sami. Zanim przejdę do tradycyjnych zdjęć na koniec filmu, chcę Was kolejny raz zachęcić do wsparcia Ukrainy, która walczy na wschodzie bardzo ciężko. Przypominam, że ciągle prowadzimy zbiórkę. Ostatnim elementem był dron, o czym jest w poprzednich odcinkach. Teraz celuję w noktowizję taką ręczną, co najmniej myśliwską, czy termowizję. Stąd zbiórka trwa. Gdzieś tutaj, czy w opisie filmu też pojawią się rekwizyty konta bankowego. Na PayPal też można wpłacać, na Revolut. Bardzo zachęcam do wsparcia Ukrainy. To ode mnie na ten raz tyle. Z miłością i wiedzą. Do lasu.